Policja odnalazła matkę dzieci, które wczoraj wypadły z okna mieszkania na 7 piętrze w bloku na wrocławskim Starym Mieście. We Wrocławiu jest Krzysztof Rzeźniewiecki. Powiedz, czy wiadomo, gdzie odnaleziono matkę i co się z nią teraz dzieje? W tej chwili nie wiemy nic ani o okolicznościach odnalezienia, ani o przyczynach zniknięcia kobiety. Wiemy, że znaleziono ją około godziny 20 w jednym z wrocławskich... Leć. Muszę się pochwalić. Ja i Murzyn na mojej zmianie byliśmy najbardziej lazy. Bo ja wyczułem, ja podziwiałem Murzynów za to, że są lazy. To są ludzie z Afryki. I oni... To są pierwsi ludzie na Ziemi. Oni trochę kumają, co się dzieje. Ale... Fucking lazy bastard. Wiele razy słyszałem to pod swoim adresem. Traktowałem to jako komplement, ponieważ słabo znam angielski. Kolega z Polski... Wielokrotnie koledzy z Polski i koleżanki wymawiali imię Pana nadaremno. Strasznie się męczyli w pracy. Ale musimy, my Polacy, pracować, ponieważ musimy się dorobić. Józef mi się nie chce. To jest taka polska modlitwa. Łoś, bo te rogi się idealnie układają. To jest rodzaj prośby i bezradności zarazem. To jest nasza tożsamość. My ciągle o coś Boga prosimy. Jednocześnie w tym proszeniu bezradni jesteśmy. No bo na zachodzie, na tym zgniłym zachodzie, to już Boga o nic nie proszą. Bo oni się wydaje, że zjedli wszystkie rozumy, ale my Polacy sobie z tym poradzimy, ponieważ silna Polonia Polska grupuje się. Na razie się grupujemy. A później im pokażemy. Nie będą mieli z nami łatwego życia. Nie się tylko zagnieździmy w Anglii, w Norwegii, w Finlandii. Gdzie jeszcze jesteśmy? W Belgii. Jesteśmy wszędzie. Tylko tutaj nas nie ma, ale tutaj jest właśnie teraz miejsce, żebyśmy się rozmnażali. Zresztą taka jest polityka rządu. Żebyśmy się rozmnażali. Owszem. Nie możemy zginąć. Ja też niedługo się rozmnożę. Będzie mnie dużo, dużo. Wszędzie. Poczekajcie.